Cześć siemanko, ja jestem Kozja, to jest Europa Universalis 4. Jest to już trzeci odcinek, nagrywam go od razu po cięciu, bo chcę skończyć tą wojnę, o ile się uda, startuję od razu. No i jedziemy. Co tu się działo? Mamy okupowane trzy prowincje, cztery w sumie. Tutaj ten fort nam blokuje wszystko, ten zresztą też. Na razie czekamy, co tu się, jak będzie rozwijać. Tu widzę Norwegię, okupuje moją prowincję, ale już nie okupuje. Miałem już tam ruszać, ale nie okupują. Zostawili tą prowincję, więc na razie spoko. Będę próbował podbijać te forty. Ja nie chcę prowadzić za długo tej wojny. Tak naprawdę chcę poprzejmować tylko i tak naprawdę zakończyć tę wojnę. Bo po co mi długa wojna? Dobra, mogę zostać. Uciekinierzy jedni, oszukańcy. Tu jest Norwegia. Będą się pizgać z kimś, więc ja tutaj ruszam od razu. Oj, oj, oj. Chyba... Nie, no, może zdążę? Nie zdążyłem. Okej, okay, zdążę. Tylko bitwa tamta została przegrana, bo tam litewski oddział był tylko jeden. Jeden regiment. Tutaj nasi sojusznicy Litwini większą armią podskoczyli. Udało się to wygrać. Tak naprawdę to tutaj z każdej strony nam mogą podskoczyć, więc sam nie wiem, gdzie się rozglądać. Tu widzę Mołdawię. Mołdawię okupują Węgrowie. Nie wiem, czy zdążę pomóc tej Mołdawii tutaj. Nie zdążę oczywiście. I to jeszcze ze Squishem poszło. Aj, aj. Ja tutaj sam nie pójdę na tych Węgrów, bo mam za mały oddział. Żeby tam skakać do nich. Moi sojusznicy dość dziwnie chodzą. Dobra, tamten fort padł. Chcę przejąć jeszcze ten fort w porcie. A tu nawet nie ma fortu. I będę próbował oczywiście zakończyć tą wojnę. Nie wiem, czy to się uda. Może być z tym pewnie problem. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, to wyłącz, bo to nie jest potrzebne w tym momencie. Dobra, tutaj trzeba jakieś ruchy wykonywać, bo widzę, że te państewka sobie tutaj poczynają. Troszeczkę. Dobrze. Tu weźmiemy D. Bo nie muszą stać tu nasze wojska. Wystarczy 1000. Tu nie wejdę. Tu mogę wejść. Chcę zamknąć po prostu ten węgierski oddział. Okej, okay, udało się. Mamy tam ten fort. W sumie tam nie ma fortu, tam jest tylko prowincja. Okej, okay, udało się zamknąć tą armię. Teraz jeszcze jakbyśmy się pozbyli tej szwedzkiej, to już by było super. Tylko nie mogę na razie trafić na mój oddział. Okej, okay, ale się nie pozbędziemy. Dobra, trzeba wspomóc. Dobra. Co prawda może lepiej jakbym tu podszedł. Ale dobra, nie trzeba. Ani tu mnie nie chcą. Tacy sojusznicy biją się sami. Wyłącz to, bo to mi to zasłania. Sojusznicy nas nie chcą. Dobra. Kurczę, dlaczego oni zostawili ten fort? Poczekajcie. Tutaj nic, tutaj nic. Zaraz zobaczymy, czy oni mi nie oddadzą tego, co ja chcę, bo po co mam się z nimi dalej bić, jeśli by mi to oddali, ale mi tego nie oddadzą. Więc... okej. Generalnie większość bitew wygrywamy i to ze spokojem. Nie widać tego
przewadze w wojskowej. A to nic. Ja w ogóle to już nie mam nawet tego manpowera. Więc nie mam już czym uzupełniać swoich wojsk. Po bitwach, więc jeżeli moi ludzie umierają, to tylko 150 miesięcznie wraca. Więc to niezbyt dużo. Dobra, czekajcie, ja coś zobaczę. Ja mam tu woje na wojen. Czy oni by chcieli? Nie chcieliby. Czy Dania by chciała? Nie chciała. Okej. Okay. No to walczymy dalej. Bo gdybym się pozbył któregoś państwa, na pewno... Okej. Okay. Na pewno by im spadła... Ale prowincji żadnej nie chcą oddać. Sojusz by... Sojusz, nie sojusz, tylko... Wojnę by skończyli, ale nie aż tak szybko. Aha, zablokowany ruch. No tak. Dobra, mamy to. No ale tu są wszędzie forty. Tu są wszędzie forty. I to jeszcze takie, że będę pół roku albo i rok okupował. Squish poszedł z tamtą tysięczną armią. Okej, okay, to mogę sobie w sumie deep... Dobra, jeszcze tego nie będę rozwijał, bo to są dyplomatyczne punkty, a jak wydam dyplomatyczne punkty, to później nie będę miał na przejmowanie, dlatego poczekam. Pierdolę. Wojna trwa. I to długo, długo. Armia, to oni są tutaj, dołącz. O proszę! Mili Ottomani dali mi prezent. Dziękuję Ottomani. Przyda się. Na wojnie się na pewno przyda. Mili Ottomani. To się nazywa. Generalnie to... O, ktoś tu chyba odszedł z tej wojny, coś mi się wydaje. Albo nie wiem co. Ci mi będą okupować. Ja wam dam okupowanie moich ziem. Czekam, aż ten fort w końcu padnie. Ja tu widzę. Dobra, ten fort padł, więc mogę ruszyć tym wojskiem i pilnować swoich ziem, bo właśnie widzę, że tu się panoszą po moim państwie te wojska. Pójdę sobie, odbiję ten przemyśl. Zawołam koleżków. Koleżcy by mi się na pewno przydali, bo to całkiem spore wojsko się zebrało. Więc ja też nie skoczę na nich sam. Dobra, tam skaczemy, bo tam Norwegia idzie. Aha, i oczywiście nie zdążymy. No bo gram na trójce. I nie wszystko widzę. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie spoko. Dobra, spróbuję jeszcze wspomóc się tym oddziałem. Powinno to wystarczyć, to co jest. Okej, okay, wystarczyło. Więc tak naprawdę nie musiałem. Kardynał z Krakowa. Cieszy mnie to niezmiernie. Poczekajcie, może teraz? Dalej nie chcecie dać?
A muszę tą jeszcze prowincję wziąć razem ze sobą. Przemyśl. Ta wojna jest taka beznadziejnie nudna. Wszystko to jest przez to, że oni tu mają tyle fortów, że te forty to jest po prostu raz, dwa, trzy, cztery forty. I to nadmorskie są trzy, a tych nadmorskich się jeszcze dłużej się przejmuje, te nadmorskie forty. Szczególnie kiedy się nie ma tego. Floty, bo flota pomaga w tym, a ja nie mam floty, bo nie mam dostępu do morza, więc... Dlatego ta wojna tak długo trwa. Przydałoby się tu wspomóc moich sojuszników. Łorek Zoszczyn jest wysokie. No właśnie widzę, że jest. Co wy mnie tu omijacie? Norwescy. Koledzy. Szybko, 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 szybko. Aha. Wpadłem jeszcze po drodze na tych. I przez to przegram tamtą, bo wpadłem na tych. Jedna bitwa wygrana, druga przegrana, jak ja to lubię. Dobra, czekajcie, bo to już za szybko tutaj wszystko biegasz. Powiem szczerze, a oni dalej nie chcą oddać tej prowincji. No ja mi zależy na tym dostępie do morza. O! Tak mogę mieć dostęp do morza. Okej. Okay. W sumie tak może być. Ile mi dacie złota jeszcze? Niewiele. Dobra. Myślę, że tak zakończę tą wojnę, bo już nie mam manpowera. I widzę, że oni się już tutaj mocno pałętają. Więc tak zakończę tą wojnę. Musiałem zakończyć tą wojnę, bo wiem, że mógłbym ją zaraz przegrać. Mógłbym ją zaraz przegrać, misję sobie zrobiłem. Misje mam takie. Misję mam takie, żeby zaaneksować mojego wasala. I myślę, że tak zrobię. Co mi to da? Diplomatic reputation. Ok. Niech tak będzie. Teraz tak. Robię sobie kory na te podbite prowincje. Na te podbite prowincje muszę sobie zrobić kory. Żaden z tych przeciwników mi się nie podoba, ale wezmę sobie Danię, bo mam nadzieję, że Dania się rozpadnie jej się sojusz z Szwecją i z Norwegią. Tak zwykle bywa, nie zawsze, ale zwykle. I może to coś zmieni. Dobra, walka z korupcją. Wyłączam forty, bo na razie forty nie są mi potrzebne. Okej. Kolejny poziom dyplomatycznych technologii. Mogę zbudować marketplace. Na pewno go zbuduję, ale nie od razu. Łorek Zoszczyn spada. I teraz jeszcze zobaczymy, co tu się dzieje za... Co to za rebelie? Co to za rebelianci mi się chcą tu buntować? Dobra. E
Ewentualnie mogę zmniejszyć, zmniejszyć autonomię. Tym i tym mogę, tym nie mogę. Malbork i Tuchola. Tuchola, Marbork, ok. Tutaj muszę postawić, gdzie jest moja armia? Tu jest moja armia. Okay. Tu muszę postawić armię, żeby ich tam opanowywali. Bo bez tego będą wybuchać bunty. Tu, okej. To tą armię jednak tu podciągnę. Bo ci tych wołyńskich tak naprawdę tutaj nie ma, a jak będą, to będą rośli bardzo powoli. Więc spoko. Okej. Skoro mam dostęp do morza, to sobie zbuduję barkę. Aha, jeszcze nie mogę. Bo jeszcze to nie są moje... Bo jeszcze to nie są moje prowincje. Dobra. Z Mazowią mamy maksymalne relacje. Muszę poczekać jeszcze te kilka lat na to, żeby móc ich anektować, bo te 10 lat posiadanie tego wasala to jest minimum, żeby móc dokonać aneksji. I teraz zastanawiam się nad tym, z kim będę chciał prowadzić wojnę. Ale z nimi nie będę mógł szybko, bo dopiero za 9 lat. Więc myślę, że będę próbował tą... Co prawda to wcale nie będzie łatwiej z nimi prowadzić wojny. Nad tym się jeszcze zastanowię. I myślę, że w tym momencie zakończę odcinek, bo i tak trwa 17 minut. Podsumowując, wojna się udała, te trzy prowincje się złapały, mam dostęp do morza, trochę się wydłużyły te odcinki, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że to nie będzie przesadzone, ewentualnie jeszcze podzielę, ale myślę, że dzielenie nie będzie miało sensu, bo nic się tam nie będzie działo. Więc w tym momencie dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za wszystko. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. A w tym momencie ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!